wiesz. Ale mi się podobasz, mówiłem. No. Chciałbym z racji tego, że to jest Hyde Park i chciałbym zadać tutaj pytanie panu Wojtkowi Kowalczykowi, może bardziej sejtować, z racji tego, że jestem, lubię piłkę nożną i żużel. Chciałbym się zapytać, dlaczego pan Wojtek tak w niekulturalnych słowach odnosi się do Bartka z Brazylika, który dostał no, w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca naszego kraju pierwsze miejsce. To znaczy najbardziej popularnego, nie najlepszego. Moim zdaniem najbardziej popularnego, ale według mnie Lewandowski jest bardziej popularny, bo cały czas o nim piszą. Zwróćcie uwagę, na pierwszej stronie przeglądu sportowego nigdy nie zobaczysz Marzlika. Znaczy nie, ja nie zacząłem z Marzlika aż do tej pory, chociaż minęło już 2 miesiące nowego roku. Zakładaj plastron. Weź, dzień, już jestem. Także... Kaski już masz. Założyłeś mi, to się nie znam. Ja bardzo szanuję, bo każdy ma prawo do swojej, że tak powiem, subiektywnej opinii. Natomiast mówienie o kimś na... Chyba to pan używał Twittera w tym czasie, że ktoś jest, nie potrafi skręcić w prawo lub jest zmarzniętym sportowcem. No, dla mnie, jako osobiście, dla osoby, która lubi żużel, mnie troszeczkę to uderzyło. No, nie sądzi pan, że to mogło troszeczkę no, niesmak zostać odebrane przez kibiców, którzy lubią żużel? No ale no to tak jak na początku mówiliśmy, że mnie hejtują, lubię to i ja hejtuję, też to lubię. Zresztą wiesz, no, także... Dlatego no, jeżeli to jest Hyde Park, no po prostu chciałem o... Nie, spokojnie, przecież nie ma z tym żadnych problemów, no pamiętaj, no przecież nie powiedziałem niczego złego na temat skrętu, że ktoś w prawo nie potrafi skręcić, tak? Wyobraź sobie, że tym motorem nie mógłby wyjechać na ulicę, bo nie ma hamulców. Trzeba się przymierzyć do tego kasku.